Ja więc przywołuję Boga na świadka, na moją duszę, że tylko aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu. Nie, żebyśmy panowali nad waszą wiarą, ale jesteśmy współpracownikami waszej radości, albowiem wiarą stoicie. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział 23-24. Przez własną, a nie cudzą wiarę stoimy. Paweł nie chciał przybyć do Koryntian tylko po to, aby się przekonać, że musi postępować surowo z powodu grzechu i poważnego nieporządku, który nadal znajduje się wśród nich. Dlatego czekał, aż będzie miał wiadomość o skutkach wcześniejszego listu, który do nich napisał. Miał nadzieję na lepsze rzeczy. Nie chodziło o to, że przejął panowanie nad ich wiarą, ale raczej, że był tylko pomocnikiem lub współpracownikiem, aby mogli być uwolnieni i się cieszyć. Rozdział ten kończy się słowami: przez wiarę stoicie. Jest to fakt, który powinniśmy sobie bardzo mocno włożyć do serca. Gdyby on przejął panowanie nad ich wiarą w jakiejkolwiek sprawie, to ich wiara w tym zakresie przestałaby istnieć. On jedynie nakazałby im czynić pewne rzeczy, całkiem słuszne rzeczy bez wątpienia, a oni wykonaliby je nie jako ćwiczenie wiary, ale mechanicznie. W ich działaniach nie byłoby wiary, lecz tylko mechaniczne działanie jako zewnętrzna powłoka. A potem pewnego dnia zgorszyliby wszystkich upadkiem. Dzisiaj jest mnóstwo chrześcijan, którzy bardzo chcieliby żyć według cudzej wiary. Chcieliby, by mówiono im, co mają robić. Niech ktoś inny ma ćwiczenie i rozwiąże problem. Będą dobrzy i posłuszni i będą robić to, co im się powie. To nie działa. Skończy się katastrofą. To przez wiarę stoimy, a nie przez cudzą wiarę. Przez cudzą wiarę upadamy. I w dodatku nie jest to dobre dla tego kogoś, na czyjego wierze żerujemy. Takie siłowe jednostki zaczynają uwielbiać panowanie nad wiarą swoich braci i w ten sposób stają się małymi papieżami. W konsekwencji kończy się to dla nich fatalnie. Ja więc przywołuję Boga na świadka, na moją duszę, że tylko aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu. Nie, żebyśmy panowali nad waszą wiarą, ale jesteśmy współpracownikami waszej radości, albowiem wiarą stoicie. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział 23-24.